Siemanko, siemanko. Witam, dzisiaj jest 6 maj. Już w Korei zostały zniesione duże restrykcje. Jeszcze szkoły nie są otwarte. Za 2 tygodnie otwierają. Ale większość rzeczy już jest bardzo potwierane, więc w związku z tym jestem w Busan. Jeszcze do centrum nie pojadę dzisiaj. Jesteśmy na obrzeżach nad morzem. Idę zobaczyć jakieś tempe, tak, świątynie. Zobaczę, co tam się dzieje. Jeszcze tutaj nie byłem akurat, więc tak się postanowiłem wpaść. Więc zapraszam do oglądania mniej więcej, jak wygląda świątynia w Busan. Idzie się, jeszcze jak widzicie, nie wszystko jest pootwierane albo już pozamykane, ale już większość jest pootwierane. Jest też późna pora tak naprawdę. O. Taki naleśnik na drogę. Spróbujmy, co to jest. Daj bysta. Mógłbym to porównać do racuchów. No, do racuchów. Z cynamonem, z jabłkiem. Zajebista. No, a tutaj jak widzicie, mamy 12 znaków zodiaku. Wszystkie są podpisane, tak, według chińskiego horoskopu i tutaj stoją wszystkie, każdy inny duch się zaczyna. O. A to jest od razu mój, tak, szczur. O. Wszystkie betonowe znaki, o, elegancko stoją, ludzie sobie o zdjęcia robią ze swoim znakiem zodiaku. Opa, opa. To jest całe takie wejście do tego templu. Idziemy do środka zobaczyć. O, tu chyba jakiś Budda jest, tak? Słychać jakąś muzykę. Wjeżdża to bezpiecznego ruchu, tak? Proszę bardzo, jakaś tam jest wejście. No, muszę maskę założyć, bo to za dużo ludzi jest. Jeszcze maski nie są obowiązkowe, ale są zalecane i lepiej nosić, bo większość ludzi nosi, więc i ja nosić też będę. O, dobra. Lecimy do środka. Teraz za bardzo nie będę swojej twarzy pokazywał, nagrywał. Bardziej bym odwrócę kamerę, żeby nagrywać mniej więcej, jak to wygląda. Ale wieje wiatr w ogóle dzisiaj. Będzie huczało w kamerze. Zdjęcia. No, lecimy. O, taki widoczek, jak widać, to jest nad morzem. Nie wiem, czy mi się będzie chciało na tę plażę iść, czy nie. Także zobaczę. O. Och, jak fajnie w ogóle zobaczyć, pojechać do jakiegoś innego miejsca w ogóle, a nie siedzieć cały czas na wiosce. O, tu małe Buddy zbierają pieniądze. Jeśli chcesz coś from some academic stuff, you can pay them and pray. Aha. Oh, look at that. Yes. A, miejscówka jest zajebista w ogóle. Żeby sobie tu przyjechać, zobaczyć do Busan. Świątynia na wypasie w ogóle. Kiedy zobaczę jakiegoś innego Budę. Tylko że wieje akurat, trafiłem na taki wieczny wiatr. Niby ciepło, ale wieje.
tu chyba coś remontują. Akurat jakiś główny buta. Każdy buta zbiera pieniądze, w ogóle ma skrzynkę na hajsik i żeby ludzie wrzucali. Każdy buta jakieś ma inne oznaczenia. No tak się zarabia pieniądze. O, a teraz spójrzcie jak to wygląda. Na jakiej miejscówce to jest. No. Totalny wypad. No i tam jakiś duży buta stoi w ogóle. Huczało w telefonie pewnie. Aha, miejsce na życzenia, tak? Żeby spełnić swoje życzenie, musisz rzucić monetę i rzucić ją tam do koszyczka. No to nie wiem, czy jak u mnie w robocie, to też trzeba wrzucić monetę do koszyczka, żeby sobie spełnić swoje życzenie. Ludzie rzucają, jak widać, cały czas. Nie mogą trafić. Wszędzie obok. O. A tak jak widzicie, Most Beautiful Temple in Korea. Jedno z najpiękniejszych świątyń w Korei. No w ogóle jest szybko, tam jest złoty Budda. No to za chwilę tam sobie wyjdziemy na dworze. Kurde, ale akurat musiało wiać taki. Idziemy tu do środka. A świnki. Na szczęście zbierają pieniążki. Wszystkie statuły mają skrzyneczkę na pieniądze. Dobre, co? Ciekawe ile tak zarabiasz na takich skrzyneczkach. Żeby... Tu jakiś Budda. Małe dziecko. Tam na górę do wysokiego Buddy. Jesteśmy w późnych godzinach, dlatego tu już jest pozamykane większe rzeczy. Późno przyjechaliśmy. Jak to wygląda w środku? Zobaczmy. A tu gruby Budda siedzi i też oczywiście pieniążki zbiera. No, takie małe widła na całej tej świątyni. A to jest taki, tłumaczyć na polski, ołtarzyk, kościółek, gdzie mogą się modlić za ciebie. Możesz sobie wybrać, jaką modlitwę mogą odprawiać. Za powietrzność, za szczęście, na urodziny. Na co tamkolwiek, każdy ma swoją cenę i mogą się za ciebie modlić. I do tego, jeśli chciałbyś sobie powiesić taki lampion, to też możesz zapłacić i w zależności na jak długi okres jest odpowiednia cena i powiesisz sobie swój lampion, który tutaj będzie wisiał i ci, nie wiem, przynosił szczęście czy cokolwiek. Mają na tych ścianach historyczne jakieś. O, tu sobie leży taki przystojak. No i widzicie lampiony, a te lampiony z tymi karteczkami to są lampiony zapłacone, czy ktoś zapłacił sobie i wisi i oni tu się modlą za niego. Na co on tam sobie zapłaci, na co on tam chce, na zdrowie, taki widoczek. No i widzicie jak to macha, wieje strasznie w ogóle. Taki akurat się trafił dzień, ale nie tak zajebiście. Zauważycie może na filmikach, wszędzie będą smoki, bo to taki świątynia smoka, tak? Symbol ich taki. O, ja nie wiem co wam mogę powiedzieć.
Ach, taka rozchminka mnie w ogóle wzięła w ogóle. Jak jestem w takiej świątyni i sobie tak chodzę i sobie duma się zastanawiam, to po prostu nie wiem. Zaczęło mnie zwracać uwagę, bo tak naprawdę sporo osób do mnie pisze w sprawie mojej pracy tak naprawdę. Czego ja używam do roboty, gdzie można robić i w ogóle. I tak mnie się zaczęło zastanawiać w ogóle, a czy ja jestem jakaś informacja turystyczna? Są to większość ludzi, którzy udają jakiegoś twojego znajomego i po prostu próbują wykorzystać twoją wiedzę do swojego nieudacznego życia tak naprawdę, bo nie potrafią sobie ogarnąć, a po prostu jak im to powiesz, jak im poradzisz i pomożesz w pewnym sensie, to nawet ci nie podziękują i tyle o tobie w ogóle będą się interesować. I tak sobie rozkminiam w ogóle, że to są ludzie tacy pasożyty po prostu, którzy żerują na twojej dobroci. I tak naprawdę w życiu chyba nie potrzebujemy ludzi otaczających nas, którzy tylko by chcieli coś brać od ciebie i wykorzystywać twoją dobroć w swoim celu, a w zamian nie potrafią nic dać tak naprawdę. Nawet nie potrafią powiedzieć dziękuję, nie? Tylko mówią to do ciebie w takim sensie, jakbyś ty musiał im dać te informacje w ogóle. Po prostu chcą wykorzystywać czyjąś w ogóle wiedzę, czyjeś starte buty dla swoich dobroci. I tak taka sobie rozkmina poszła w mojej głowie. Ja nie potrzebuję takich ludzi naokoło. Nie odcinam się w ogóle i w ogóle nie trzymam już kontaktu z takimi ludźmi, bo już mam dosyć cały czas odpisywania ludziom na wiadomości, gdzie można jechać, co można zrobić, jak można tam pracować. Mówię to w sensie do ludzi, którzy pracują na ulicy, bo po prostu potem tyle ich widziano i tyle ich słyszano, a ludzie, którzy tylko się przymilają do ciebie w danym celu, to co to za ludzie, co to za znajomi? Chuj z takimi ludźmi. Nie potrzeba takich pasożytów mieć wkoło siebie. Taką sobie rozkminę w ogóle dostałem podczas chodzenia po tej świątyni Buddy. Zobaczmy, co tutaj jest. Teraz zejdę na dół do mrocznej strefy tajemniczej wody picia. Zobaczmy, jak to wygląda. Buda tam siedzi z banuszkami. A tu jest taka piwnica. Ciszy. Oaza ciszy i spokoju. I tutaj. Nie wiem, czy widać. O, nie za bardzo. Taki tam siedzi Budda w środku. I tu jest źródełko wody. I ludzie przyjeżdżali tu, pijąc tą wodę, wierząc, że ta woda przyniesie im pozytywną energię w ogóle i szczęście w życiu. Takie to. Ludzie przyszli tu w wodę, bo tu przeszkadzali. Takie to widzieliście. Taka legenda o szczęściu Buddy i piciu wody ze źródełka. Taka w ogóle miejscóweczka. No ładnie tu jest, jak widzicie, o budyneczki wszędzie, o kolorowo. Wszędzie jest smok, tak? O, jak widzicie, wszędzie mają takiego smoka w ogóle. Czy tam w środku są zaznaczone, są rzeźby. Może na filmiku będzie widać. O, tutaj zwróćcie uwagę na taką piłeczkę. Piłkę co ma, o. Teraz też zwróćcie uwagę na tą kulę, taką betonową, okrągłą, czy tą piłkę, nie wiem jak to nazwać. O, tu jest taki smok, cały czas rzeźbiony. I ta kula to jest niby ta kula właśnie, którą ten smok zawsze się nią opiekował, zawsze miał ją przy sobie. I ogólnie tak zwają go pałacem smoka, ponieważ, nie wiem czy ponieważ, takie mają myślenie, że jest to nad morzem, nad wodą, gdzie smok zawsze
przybywał z wody razem z tą kulą tutaj sobie. Mają takie wierzenie, że ten smok żył w tej wodzie, więc tam istnieje jeszcze inny pałac, z którego on w ogóle przybywał na ląd właśnie tutaj. Taka jakaś legenda w ogóle, chaotyczna. Tak to mniej więcej wygląda. No, bardzo fajna miasteczka. Beskid, zajebista. No, idę dalej do przodu. Nie za bardzo nagrywałem tam, bo tak naprawdę tak wieje, że i tak jakbym nagrywał, to i tak by tylko huczało po prostu na tym filmiku, to nie chciało mi się za bardzo nagrywać. No, ale miejscówka naprawdę na wypasie. Trochę odeszłem. Zobaczymy, jak to z daleka mniej więcej wygląda. No, nie wiem, czy widzicie. Tam jest cała ta świątynia. Taka trochę malutka ta cała świątynia Buddy. Nie ma za dużo tam dochodzenia. To obejść i zobaczyć, jak to wygląda. W miarę spokojnie jeszcze. Dzisiaj nie było ludzi, to tyle dobrze. O, zaczyna wiać. No, a teraz idę do tego, do Muzeum Rybackiego. I zobaczę, co tam mają. Chyba jeszcze nigdy w takim muzeum nie byłem. Idę i zobaczę, jak to tam wygląda. O, taki dzionek. No, niestety muzeum już jest zamknięte. Także nie zobaczę, jak to wygląda w środku. Za późno już jesteśmy. Do godziny pierwszej. Jest tylko otwarte. A my jesteśmy już, jest piąta. Po piątej, około szóstej nawet. Także nie udało mi się wejść. Może następnym razem. No, i tyle co mam wam tu powiedzieć. Nie ma co gadać i rozwodzić. O, takie tam widoczki. Jak widzicie za mną. Nad morze. Idę dalej, może coś trzeba zjeść, znaleźć coś do jedzenia ciekawego, to może nagram. O, jak wygląda coś dobrego do jedzenia. Dobra, znaleźliśmy jakieś miejsce, żeby sobie zjeść. Zaraz wam mniej więcej to pokażę, jak to wygląda. No, menu jest takie nie za dużo do wyboru, ale to taki jakby szwedzki stół. My na przykład zamówiliśmy sobie takie miejsce. Tutaj macie ceny. Tutaj jest pierwsza cena, druga cena i trzecia cena. Tutaj jest mała, średnia i duża porcja. I mięso jest australijskie i koreańskie do wyboru. Takie są ceny. O, i przynoszę takie mięso, to jest na dwie osoby. 80 gram na osobę. I tak. Przynosi z tego zupę. Tu mamy taki palniczek, jak widzimy. O, zupa się grzeje. Potem mięsko te mrożone wrzucamy do zupy i wyjmujemy. I tak to wygląda menu główne. A do tego można sobie wybrać dodatki. O. Wszystko takie sałaty. O, ziemniaczki, surweczki. Tu są, o, mięska, kurczaczki, gorące. Może są też do tego zupy. Są jakieś inne dania, o, ryże, jajeczka, żebereczka. I tu są normalne warzywka. Takie miejscóweczka, sobie siedzisz przy wodzie, strumień leci. Tak, o, moja właśnie zupę przyrządza, wrzuca wszystkie warzywa do środeczka. O, gotuje się już elegancko. I zaraz będziemy próbować, co to jest. Dobra, trzeba próbować po kolei, co oni tutaj mają. Najpierw idą takie ziemniaczki, w ogóle one się kleją w jakimś miodzie są, czy coś. Spróbujmy, co to jest. Bez widu, one są w miodzie w ogóle obtoczone. Ale się kleje po zębach. Masakrycznie. Jakimś kotletem. Elegancko, cały czas czekam na zupkę, aż będzie gotowa. No, i teraz
teraz to tak wygląda, że bierzemy sobie taki kawałeczek mięsa. O, wrzucamy sobie do środeczka. O, i czekamy, aż się nam zagotuje, żeby móc go schrupać sobie. No, zobaczcie, jaka zupka już tutaj. A, kreci się elegancko. Smakołyki. No i okej. I teraz o, chwilę. I już tak to wygląda te mięsko, gotowane do schrupania. O, zobaczmy, spróbujmy, co to się ugotowało. Suchotka. Zajebista. O, dobra, pojedzone. Super wyśmienite jedzenie było. A teraz w ogóle jestem w Teatrze Miszków, które przedstawiają w ogóle plusowe misie, jakieś znane, popularne filmy koreańskie. To teraz już wam pokazuję, jak oni to zrobili śmiesznie. O, taka scena na przykład. O, tu jest film pokazany, Full House 2004. O. O, tu jest pan doktor jakiś. O, scena z filmu. Plusowe misje, widzicie? O, Good Doctor 2013. Czyli tu na przykład taki. O, Winter Sonata. O, i się to misz. Same popularne filmy porobione z Miszkami. O, Slay Fantasy 2010 rok. O, tu jaka księżniczka, Huang Jinji. Hometown Legend. O, cia. O, o, a tutaj Capital Scandal.